Weekend jest blisko. Z Weekend FM. 23 minuty po 10:00, weekend jest blisko. W studiu ze mną jest człowiek, który chce przetańczyć całą Europę. Jest dziś z nami Paweł Prozdzi, sołtysiński z Harzyków. Dzień dobry. Witam. Pochodzisz z Harzyków, ale ostatnio to tam raczej chyba bywasz tylko gościem. Nosi cię trochę po świecie. Tak właśnie jest. W Harzykowie mam zawsze wakacje. O tych podróżach jeszcze trochę sobie dziś także pomówimy, ale chcę cię zapytać o twój projekt, no właśnie projekt, w którym założyłeś, że przetańczysz Europę. O co chodzi w tej pracy? O co chodzi? Skąd ten pomysł? Projekt Dance Trotter jest połączeniem wszystkich moich pasji. Zawsze zastanawiałem się, jak połączyć taniec, filmy, zdjęcia i podróże w jeden unikatowy projekt, który będzie znany wszędzie. No i wpadłem na pomysł Dance Trotter, czyli chciałbym zostać pierwszą osobą, która nagra 46 klipów tanecznych we wszystkich krajach Europy. Jak dotąd udało mi się nagrać 9 krajów Europy i kolejne już w planach. Czy ty ograniczysz się tylko do tego naszego starego kontynentu, czy niesie cię już gdzieś tam dalej, coś w dalszych planach gdzieś majaczy, jakaś wizyta w jakimś egzotycznym, odległym kraju? Projekt już jest w sumie na całym świecie kręcony, ponieważ udało mi się zaliczyć praktycznie wszystkie większe kraje, wszystkie większe miasta w Australii. I udało mi się Dubaj nakręcić, czyli już pierwsze miasto w Azji również nakręcone. Coś czuję, że już masz jakieś dalsze plany w związku z tymi rejonami. Tak. A najbliższa podróż to gdzie będzie w związku z tym projektem? Najbliższa podróż będzie to cała wycieczka. Jeśli się uda, to chcielibyśmy z kolegami w maju zaliczyć 14 krajów w miesiąc. Ale poczekaj, bo to będzie cały długi film, czy to podzielisz na sekwencje i każdy kraj będzie miał taki swój teledysk? Każdy kraj będzie miał swój teledysk. Zazwyczaj jest to maksymalnie dwuminutowy klip. Minuta jest wprowadzeniem, czyli pokazuje, jak wygląda dane państwo, dane miasto i później chwilę tańczę. No, widzę, że się z aparatem, z kamerą nie rozstajesz. Do naszego studia też przybyłeś z obiektywem. Tak, wszędzie chodzę z aparatem. Kręcę na swoim YouTubie tygodniowe odcinki, czyli co środę wydaję jeden odcinek z całego tygodnia. Każdą wizytę w każdym ciekawym, nieskromnie powiemy, miejscu dokumentujesz w ten sposób. Dokładnie. I do tego, co w tej twojej kamerze, do tego, co w obiektywie i do tego, jak to się dzieje, jak tańczysz, z kim tańczysz, co tańczysz, do rozmowy jeszcze powrócimy. Dziś przypomnę, gościem Weekend FM jest Paweł Sołtysiński. Zaraz trochę o tańcu, zaraz trochę o podróży. Jeszcze do naszego gościa oczywiście wrócimy. Weekend jest blisko. Z Weekend FM.